Siemanko, witamy was bardzo serdecznie z tej strony Światki Cytrusy i Cytrusy oraz Światki. No witamy, witamy. I lecimy sobie kolejny odcineczek z, jak widzicie, Farminga. Tak właśnie, weź tam popraw. A, i dzisiaj to właśnie sobie ogarniamy po prostu kiszonkę z po prostu, kurczę, kulturalnej, eleganckiej słomy, siana i wszystkiego takiego naraz. Ale tu pizdryków nie ma, pamiętaj, Cytrusie. Trzeba kosiarkę zwykłą kupić do przodu. Aha. Do tych no to... małych kosiareczek. Ja mam jeszcze 7 koła, jak coś, więc... Ja mam jeszcze 20 prawie, także easy. I będzie to polegało na tym, że będziemy zbierali tak mniej więcej 98-99% siana. Słomy. Boże, słomy. W prasce 1% około siana i będzie nam się to przemieniało w trawę i później będziemy takie zielone belki owijali sobie po prostu przyczepą z tym zestawem z Ursusa i będziemy to sprzedawali w postaci kiszonki i będziemy mieli z tego grube siano. Trochę tak oszukujemy MLS, ale to tak. Świątek, ty zaraz sprzedasz ten jeszcze jęczmień, czy nie? Jechał ci to skupu po drodze, czy nie za bardzo? No nie, no na razie raczej nie będę jechał. Nie planuję przynajmniej. To do tych małych najwyżej tam New Hollanda się wysypie. Chociaż czekaj, wezmę najwyżej ten. Wezmę. Zbiorę tutaj też 90% i poczekam aż przyjedziesz kosiarką, więc za ten czas może pojadę po prostu. Dobra. Ale ja wziąłem sobie tego. Nie tą boczną, tylko Kuna. Tego z no przodu, dobra, nie? Do przodu, no easy. No. Wystała się taka boczna i pojedyncza, dwie pojedyncze tylnie. Muszę O, jest 99%, dobra. No widzisz, ja może mi haks nie mogli, czy coś, no ale... Na razie to się nic tu nie dzieje na czacie, także moderatorzy są mi niepotrzebni. No kto jest jeszcze? Erwinek chyba? Nie Adziu wiem. Może, ale Adziu jest na pewno w robocie. Kuki w robocie. No. Natka wraca do domu chyba. Nie ma kogo. No zresztą tyle ludzi, że i my byśmy sobie ogarnęli. Czyli wszystko jest potepane. Ludzie mówią, żeby sobie do tyłu dać jeszcze przetrząsać, czy po prostu kosić tak od razu. Niezły pomysł. Bardzo bo czemu nie? Zależy właśnie jeszcze od ciągnika, czy to wszystko pójdzie na te dwa urządzenia, czy będzie tyle energii wystarczająco. Zobaczymy. No 12 tysięcy z jednej belki, zobaczymy ile to w ogóle nam wyjdzie. No. Ale nie, że tutaj nie ma Erwina, tylko ogólnie, kto jest moderatorem, wiesz, Kopernik. Zaczyna się znowu. Było przed nagrywaniem i zobacz, co się dzieje. To już przed poprzednim popie. No. To już miało trochę czasu. A gdzie jest przetrząsacz? Tepnięty na farmę? Tak. Dobra, to jeszcze sprzedaję tego jęczmienia. No, dzięki, na zdrówko, ja. 2800 dostaniemy za jedną sztukę, jak gramy na łatwym. A chyba gramy na łatwym. Nie pamiętam dokładnie, ale... Ja zacząłem się takiego mindfucka, ty. Jadę, nie? Tutaj gdzie są palety, ja myślałem, że tam się tepają te wszystkie maszyny, nie? No. Patrzę, kultywator. Co jest? Tylko nikogo, niczego nie ma innego, tylko kultywator sobie normalnie leży, nie? A tu na górze są te rzeczy, dobra, to już tutaj ci zabieram. Po raz szósty, no, ale wyliczycie, no kapa. Liczą. Dobra. Nie zapomną ci tego. I na kolejnym live będzie po raz 7, 8, 9, 10, a ty zobacz. Lepsi niż najlepsze kalkulatory. Dobra, panie kolego, gdzie mam ci tutaj kosić? Tutaj chyba nie koło tego po. No obojętnie, możesz na razie. Dobra, już przetrząsasz. Dobra, to mniejsza. Co? Bo zostawiłem tą przyczepę tutaj, a miałem pojechać do kombajna. Kosi to? O, hopie! Jaki zestaw. A przetrząsał od razu? A jak? Wszystko. Piękna sprawa to jest. Przedajcie puk, bo niepotrzebny. No w sumie też racja. No ale za puk to ile dostaniemy? Grosze.
Żeby tylko, znaczy żeby aż grosze. Tysiące to to nie są, masz z ciekawości zobaczę, kurde, garaż. Na koniec za 7. Dawid, ile zobaczymy. Ile za 4 ile? Jest za 7,5 tysiąca, więc tak z dowozem to może ze 4. 4 ponad. No. Dobra. To jest wszystko już pogarniane. To ja się tepam. A my mieliśmy kiedyś połączone pola? Mieliśmy chyba, tak, nie? Tutaj. Mieliśmy. No. Dobra, to ja też tam pojadę. Mieliśmy w tym lesie właśnie, tutaj te 4 pola połączone. No właśnie, ktoś się pyta, czy będziemy też to chcieli. No zobaczymy, czy będzie czas, bo to jednak poza nagraniem trzeba. Bo to troszkę zajmuje, no odcinek to takie... Trochę przynudna SD-ka. Dobra. O, zebrałem. Co żeś zebrał? Rozładowałem. O. I wylatuje zielona, hehe, gitara. Oszukane. Zrobimy jedną tą, jedną przyczepę, czyli 8 sztuk to jest? Chyba tak. No. I zobaczymy, no to będzie raz. A nie, sorry kolega, kurde, za 7,5 to się to sprzedaje. Ja myślałem, że to jest ogólna wartość tego punktu. To jednak za 15 tysięcy, czyli 7,5 jak się sprzeda, z dowozem może i z 8 będzie. To gitara. No. Faktycznie, tak, no ale wy jesteście dzisiaj, macie takie okoty, jak wy to oglądacie normalnie. Dobrze, dobrze, ja mam Far Cry Primal i polecam, jest mega. No, tylko świątkowiczna. No, przy cutscenkach troszkę, ale to... Już czekł. Dobra. No, a propos właśnie mówię, wujek Bochum teraz zaczął nagrywać Far Cry'a. W ogóle wujek Bochun teraz Gliskinina zaczął używać przy takich grach. Widziałem, no, no, no. Na tym, na fanpage'u, na Facebooku widziałem. Co ty, ja nigdy w życiu nie miałem ani klawiatury i takich rzeczy. Nawet konsoli nigdy w życiu nie miałem, to... Ja zawsze PC-towiec, tylko klawa i mycha. Ty powiedziałeś, że nigdy nie miałeś klawiatury, wiesz o tym? Kierownicy i konsoli. Nie miałeś klawiatury. A, to ale PC-towiec i normalnie, klawa i mycha. Tak, tylko cię uświadamiam po prostu, że powiedziałeś znowu głupotę. Tak. Żeby to pierwszy raz. Dobra, starszy tutaj, tej trawy? Tak, kuźwa, hopie. Dobra. Na tej trawie to potrzebuję dosłownie zassać jedną dziurką nosa. Lepiej nie, bo wiesz, skończysz jak... No. Jak nasz przyjaciel, trochę. Tak, znaczy przyjaciel, mnie nie denerwuj. No i dobra, zrobiłem trawkę i co tutaj jeszcze mogę porobić? Możesz odjechać tym. Okej. No, no, oczywiście musiał zabrać ze sobą praskę. Choroba jasna. Frenzel jeden, no. Dobra. Starszy wygupów, o, czas właśnie, się wciąć. Owijaj, a nie. Do pracy. No biorę. A gdzie są wiarka? Aha, tam, dobra, okej, to już wiem. Tom. Jak ja owinę, to nikt nie rozwinie. O, przyszła i ona. Chyba. O. Tak, tak. Ktoś się wyczytał bardziej z listy obecnych, aniżeli z czatu, bo na czacie nic nie napisała jeszcze. No kurde, bestie są dzisiaj te widzowie, no. Ci widzowie. Ale spostrzegawcze to? No, takie normalnie. Bestie. Okej. Okay. Rozkładamy, wszystko bieremy i jedzie. Tak robię, żeby spadało na dół, więc mniej więcej w jednym miejscu będziemy. Ty to zawsze wiedziałeś, jak się to najlepiej robi. Chopie. Jak się urodziłem, to wiedziałem, co będę robił i do czego jestem, że tak powiem, stworzony. A, do pierdzielania się chyba. Tak. Ładowacza nie mamy, ale z przyczepy wsypiemy... A nie, ale... nie wsypiemy tutaj. Nie wsypiemy. Bo tu jest u góry. To się kupi, słuchajcie, to się kupi. Kiedyś się kupi.
Dobra, i co, rozładować normalnie? No tak, okay. I rozładowujesz. Dobra, super sprawa. O, jest i ten cookie, który był w pracy. O. O. Ja jutro chyba. Jutro jadę do miejsca, bo coś dostanę. Znaczy, wiem już co materialnego. Płytkę, kurde, jak sobie będę wracał, będę sobie słuchał normalnie w autku i tam będzie, wiecie, my Słowianie wiemy jak. Nie, no żartuję. No, dokładnie. To jest niekończąca się rolka folii, jest zawsze na propsie, pamiętajcie. Dobra. Jeszcze dwie belki ci czekają. No wiem. To nie robię ma przecież. Tak łatw. Cały czas owijam. No, makaron na uszy chyba. Wiesz, że to jakby na dwie warstwy robi? Obkręca, obkręca. W 13 to było samo. W zasadzie. No. No dobra, może nie to samo, a podobnie. Cookie to Apollo, tak, zgadza się. Nasza ulubiona piosenka? Ja nie mam swojej jednej ulubionej. Ja mam swoją ulubioną średnio raz na dwa tygodnie. Sezonowiec. Nie, no w sumie też nie. Zawsze się pojawi coś nowego i zawsze coś nowego się słucha. No kurde, włącz się! Głupia prasko. Nie, no, świątuś, nie nadążasz? Nie nadążasz. Kurde, nie mogą opuścić. Nie, przyznaj nie się. Nie wiedziałem, co się dzieje i okazało się, że nie było opuszczony. A w ogóle dzisiaj Krycha zaczął ten, studio, jo? Czy co tam było? Widziałem jego mało wrzuciła. Szkolenie BHP chyba, nie? Nie wiem, widziałem takie sprawy. Po prostu coś tam było. Nie wiem, czy już dzisiaj zaczął, że tak powiem, czy... No też nie wiem. To... Dawaj mi ją tu! O, ale hopy podanie, widziałeś to? No. Widziałeś to? A jeszcze lepsze przyjęcie. Zgranie ekstra klasa. Dobra, nie, Liga Mistrzów lepiej. Lepiej właśnie, będzie lepiej, brzmiało. Tak. Lepiej, no bo... Rozrywajmy z trupów, że tak powiem. W ogóle pozdrawiam wszystkich, co kupili bilety na mecz Legia Real. A to tam szczególnie. Jaki arogant. Nie, naprawdę, masakra. Pierw trenera, w ogóle nie wiem skąd oni go wzięli. A dalej gówno grają. Taka prawda. Zobaczymy, jak nowy trener ich poukłada. No ale kurde, jak się wrzuca na pierwszy mecz Ligi Mistrzów ziomka, który nigdy nie grał z resztą zespołu i w ogóle jak się właściwie robi skład, który nigdy ze sobą nie grał, cały skład, który ze sobą może powiedzieć, że nigdy nie grał, no to no, nie oczekujmy rewelacji od tego. Nie. Jeszcze bez Pazdana. To już rozbita drużyna jest. Nie, to bez Pazdana. No, Pazdan jeszcze teoretycznie jest, ale z kontuzją, nie? Tym bardziej, że no Pazdan tak. Teraz się leczy pod reprezentację. No, a w październiku gramy chyba, nie? 8? 8, 9? I potem chyba gdzieś 12, 13, tak? Gdzieś 4-5 dni jest więcej chyba różnicy, mi się wydaje. Nie wiem, jakoś... Aj, zrobiłem jedną pełną. Cholera, za późno zaczęło trąbić. Ech, głuche to... A ja już tutaj skończyłem i popatrz, jak elegancko stoją. Jak ta lala. Spoko, Kuki, ja będę, ale to dopiero tak później, jak coś, bo na treningu co heszko. Heszkę w myszkę, heszkę w myszkę. Tego nie podniesę na bank. Nie, nie jest obsługiwana. A jedź pan. A my będziemy hopie tutaj hajsy trzepać na tej kiszące, że masakra, nie? No z jednego... Właśnie. Z jednej przyczepy będzie około 100 tysięcy. Czekaj, gdzie ta przyczepa do zbierania tych okrągłych? Chyba tepnięta jest dopiero, co? No. Zobaczę, czy można w ogóle właśnie ten podnosić. No pewno. Już to owinięte. To zobaczymy, Kuki, zobaczymy. Ja nie mam tutaj pniętych rzeczach, lol. No kuźwa, nie da się zatrzymać tego gówna z górki. Co za gówno.
Nie? Druga belka zrobi. Startuj, okej. Okay. Ja rypię. Taki amator hopiec ciebie taką amatorszyzną daje. No, druga hopie, belka. No. I co z nią zrobisz? Co no, z nią zrobisz? Musisz lecieć na 99%? No. No, muszę. Dobra. Musi. No, muszę. No, cio, bo teraz jest chwila prawdy. Da, normalnie podnosi tego, ładuje. Ha. Piękna sprawa. Już mamy jak kurczę wyżyć. Tylko się ładować. W sumie ładowasz taki najtańszy, to po ile to jest? No myślałem, że się zwykła zrobiła kuźwa, bo tak dziwnie wyglądała. Ładować koło setki trzeba spokojnie. No, znaczy jest za 85 ten liber, taki teleskopówka. A jakby chciał, chyba Steyr będzie coś takiego. No, Steyr, ale to nie, kurde, to drogie. Drogie wszystko, kurczę. Wszystko nie ma piętura, ty najtańsza opcja to jest właśnie teleskopówka za 85 tysięcy, wbrew pozorom ci powiem. Bo 4 jest za 105, no. No do czego podciągniesz? Nie mamy takiego. I don't talk no, I don't say no. Say właśnie, nie talk, kurczę. Talk too much. No ale rozkładaj się, ciulu głupi. Masz tam, praska, czy nie masz? Praska to jest ono, już dwie chłopie na ciebie czekają. Gdzie tam? Uuu, świątyła. A cię zaraz uderzę w tą praskę, kurde. I no zarysował. Jak cię w potylicę. Potylicę, ty potylicę widziałeś swoją, kurde. Ne. Idź pan. Szkoda słów. No. Jak to by powiedział pan Zbysio, szkoda szczępić ryja. Cie, dokładnie. Szkoda gadać. Szkoda szczępić ryja. Kiedyś w kiepski, tak jak teraz popatrzyłem sobie właśnie na tą folię, która się nigdy nie kończy, to kiedyś był taki odcinek z kiepskich, chyba flaszka niedopitka, coś takiego. I też się nigdy nie kończyła, nie? Oglądałeś? Ja ostatni raz kiepskich to oglądałem, o. Znaczy ja też jeszcze, o Jezu, to jeszcze jak Baros oglądał, jak ona tutaj mieszkał, ale kurczę, wiesz, tak kojarzy mi się właśnie ten odcinek. Ale te belki dziwnie wyglądają, bo kurde robisz je, one są niby te takie żółte, że tak powiem, ze słomy? Z sianą, ze słomy, dobrze. A kurde, jak już je wyrzucisz, to jednak są z siana. Głupie to wszystko takie. Tak dziwnie, tak dopiero po chwili załapuję. Czekaj, to tam mam 6 belek, tutaj mamy ile już 3. Ile ty masz przy sobie? 35 tysięcy. No, 36. To nie starczy nam dalej na tym. Nie, bo 85 potrzeba. Plus widły, nie? Plus widły to. Tu jeszcze trochę. Patrz, jak plus ja cię teraz. Łe. No, jak rondo, hopie. Jest coś tam u góry? Mam jechać tam, czy nie? Nie. Dobra. Easy peasy. Lecim. No kurde, na YouTubie pewno ludzie się troszkę zanudzą, no ale kurde, z tego będzie tyle hajsu na rozwój firmy tutaj naszej, że... O. Też takie odcinki muszą być, też tak coś musimy robić, żeby mieć kasę, żeby rozumieć naszą gospodarkę tutaj na farmie. Zobaczycie zaraz, kurde, jak będziemy tymi wszystkimi liberami, jeszcze 3-4 odcinki, zobaczycie. No może nie 3-4, ale i tak nam bardzo tutaj fajnie idzie. Bardzo fajnie nam to idzie, no nie, szybko no, wszystko. Nie, jest bardzo szybki rozwój akurat, to prawda. No. Leci świątyła polem lasem. A, wyłączyłem. Polu żeś zostawił, ja nie wiem.
Co zostawił? Co zostawił? Leś, no tą belkę. Ja dość w życiu, bo czas tak popatrzyłem, kurczę, na te takie białe, owinięte już bele. Jest coś takiego jak takie, no, w filmach, kurde, ze Stanów Zjednoczonych i tak dalej, to zazwyczaj pokazują, że na ognisku dzieciaki takie jakieś pianki, coś takiego. No, to są zwykłe pianki. A, i to na gry... ten, na ogniu może, normalnie? Ty tak, takie, a jadłeś to? Takie gumiaste później zostaje, kiedyś coś próbowałem. Mi to nie podchodziło. No to jest takie, kurde, tą zwykłą piankę, co masz te jojo i tak dalej, jakbyś tam... Aha, tylko te chambiwanki, wszystko. One są, no, no, tylko że one są po prostu mniej słodkie, takie. Aha. Bo jak zrobisz te właśnie jojo, to one są takie wciór słodkie, ale to nie na tym polega, że tak powiem. To powinno być podobno takie lekko słone, że tak powiem. Aha. O kurde. Taka przekąska troszkę. I nie podeszło? No bo robiłem też z tego zwykłego jojo, nie? Takie aha, słodkie, gorące jeszcze, no gorące, ciepłe w sumie. Jak kupa. Nie, to chyba nie spróbuję nigdy, kurde. Jakbyś spróbował amerykańskie, to może i by podeszło, nie? No, jakaś różnica by na pewno była. Takie oryginalne, że tak powiem, a spróbowałby takie polskie wersje właśnie z tego jojo całego, to... No, ale widzisz. O, komandos widzę, że ma, kurde, problem, bo z jakiejś ramy chce dokupować, a nie wie jakie. I może ogarnie. Komputer do serwisu i mówią ci, co można kupić. No. Ci dokupują, co trzeba, jeszcze przy okazji wyczyszczą komputer sobie. Co zmienią i tak dalej. Po co ty w ogóle przyjechał, ty? Co? Czym? No teraz, przed chwilą ty byłeś z praską. No bo prasowałem tam. Aha. Kurde! No nie wyłączyła się gówniana, serio? Przy 97 włączyłem i nich ciulu. O Jezus. Ale i teraz mi powie ktoś, że ja się opierdzielam. No jak mam się nie opierdzielać, jak właśnie nie mam co do roboty przez nich? To drzewo idź skosić i będzie na kurde ładowacza. Drzewa się nie kosi. Ścinaj jeden grzyb. Będzie na kolejny, na tego ładowacza w końcu, żeby było jak sprzedać te belki. No i dobra. No i dobra, no i cześć. I będzie, jak przyjedziesz, to będziesz miał dużo tutaj. Teraz tak, to sobie weźmiemy drzewko. Dobra. W sumie gitara, jakbyś to jak najszybciej tam ogarnął, bo byłoby można jeszcze w tym odcinku sprzedać te belki. No już ściąłem, już leci. Ja lecę, pozbieram te na przyczepę i podjadę już pod tego, pod biogazownię. Okej. Kurczę, jeszcze na jakimś innym drzewie się zawiesiło, no ale dobra, damy radę jakoś. Holy shit! Jak ostatnią belkę załadowałem z tego, z słomę zamiast tą owiniętą. Teraz rozładowuję i ładuję na nowo. Logistyk, że niby się zapatrzył. Cholera. Bo w drzewie utknąłem, dobra. No w wielu rzeczach jest tak, kurde, że nie da się dwóch różnych tutaj rzeczy, że tak powiem, a tutaj się, kurde, dało. No. Cóż ja mogłem zrobić? Tak, teraz powiedz, że gra jest do dupy, teraz powiedz. I zwiesiły się w powietrzu, serio? No. Dobra. Jeszcze tutaj gałązki. Okej. Okay. Właśnie z obciętymi gałęziami jest więcej hajsu, kolego. No, na darmo bym tego nie robił przecież. Żeśmy sprawdzali i tak jest. Inaczej być nie chce. B1. Dobra, spadłem, to kurde, trzeba to teraz. Gdzie jest biogazownia na środeczku. A, koło sklepu. A nie, to jest bioelektrownia, biogazownia jest na dole. Właśnie, przecież. Pamiętam, kurde, ten timelapse, co ja zrobiłem kiedyś tutaj na tym kanał, nie? Pamiętasz go? Z kiszonki. Kuźwa, takie wyświetlenia zebrał, że to jest poezja. A to był zwykły timelapse zrobiony.
muzykę, nic więcej. No, wziąłem. Takie wyświetlenia ma zrobione, że poezja. Sprawdziłbym, ale mi się nie chce. To żeś tam New Hollandem zasuwał, no, tymi niebieskimi traktorami. No. To już było dosyć zaawansowana ta farma wtedy. No, a będzie. No i nie mówię, że nie. No. Dobra, wszystko? Nie, jeszcze tutaj, na kikucie zostało taki malutki, tak? Okej. Okay. Jeszcze tu. Dobra, sprzedaję świątyła, uważaj, idzie kasiora. No to czekam. Tak, żeby nie utopić, kurde. Aj, bardzo ładnie. Czekaj. Bo ja nie ty, ja nie będę tutaj wyjeżdżał spod wody, jak kurczę, jakaś żółta łódź podwodna. Ja to robiłem wszystko na styku. 21 tysięcy. Mamy na tyle? Nie wiem. Już? 47. Opie, to, no co, to starcz. To co ludzie widzieli na odcinku, teraz zauważyli, to ja normalnie jestem żółw ninja. Zrobiłem beczkę hopie ciągnikiem, nie? Potrafisz takie rzeczy robić? Potrafisz takie rzeczy robić? Czekaj, to my ten, teleskopówkę, tak? Kupujemy? Teraz? No nie wiem, no ty mówiłeś, ty żeś coś tam upatrzył. No tak, teleskopówkę, no to prześlij mi kasę. Blizy. Okej. Okay. Styknium? No nie, jeszcze 1000. No basz. Masz 2, żeby nie było. Że tak. I teraz pytanie, co będziemy chcieli? Zwykłe takie widły do bel, czy chwytak? Chyba zwykłe widły, nie? No, chwytak dawaj, będzie lepiej. Chwytak? Lepiej, no. To jeszcze kolejny 1000. Ho, ho! Zeżre zaraz ze mnie wszystkie hajsy. Zaraz zablokuję osobne konta i automatycznie to się zrobi. Dobra, już. A tutaj Lucek w ogóle teraz też zaczął nagrywać LS-a cholera i zrobił jakąś taką dziwną maszynę do sprzedawania kiszonki z modów. Nie wiem co tam dokładnie, bo nie oglądałem, ale widziałem na zdjęciach na Facebooka, jak wrzuca hopie. No, no. Takie zaawansowane jakieś tam te. Normalnie jak a te podajniki, kiszonkę, ja no, widziałem. No, tak. No, no, no. Czy już normalnie kiszonkę jak gdyby wrzuca, ale sama się sprzedaje, nie? Widziałem to, to też na fanpage'u. No. A jak ktoś się ten otwierał? A, tak o. Myszką. Dobra, to wiem, że myszką, ale w którym kierunku i tak dalej. Okej, okay, biogazownia jest... Na samym dole. Okej, okay, to jadę. Czekamy na ciebie. Ale hopie, maszyna, harosze maszyna, to ma takie... No, 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 właśnie o to chodziło. No, taśmociągi, no tak, tak. Tak to się zwać powinno. A, nie wskoczy. A chciałem się umyć w szambie. No nie mogę. Nie pozwolą mi. Chociaż... Nie lubią cię, no. Chociaż... My w szambie się nie mógł wykąpać. Weź. Chociaż czekaj. Ja to zaraz parkura zrobię. Jak myśmy robili to na Sosnówce. Pamiętasz, kopię ostatni odcinek Sosnówki? No. Znaczy... Kurde. Nie da się jednak. Chyba. Ale tutaj sobie wskoczę kulturalnie. Licz do 30 jestem, nie? 8, i czym rycerz na białym koniu? 30, 80, nie macie. Nie, czekaj. Zad, kurde, nieźle jeździ, muszę kurde. Naokoło jechać. 41 na godzinę zasuwa, ty. Jak rakieta. No. Jakby w kosmos, kurde. O, skoczyłem tu. No to sobie pojechałem, jak tutaj są te barierki. Jak widział Marek, skyny. No jadę do siebie. Aaaa, tam pitolić się z takim wskakiwaniem, parkurowaniem. Na razie, Kuki, na razie. Już pewno cię nie ma, ale na razie. No tak, dobra. Jestem! Nie widzę. Chcesz się sprzedać? A, z drugiej, dawaj. Jadę. Ciekawe, czy uda mi się tak... Cztery naraz podnieść. Jak podniesiesz cztery, no to jesteś ktoś. Podnieś podniosę, ale czy je sprzedam? No, leciutko na pół sprzęgle. No, uwaga, dobrze przyczaił. Dobra wysokość. Spokojnie, bo dygnie i pierdyknie.
Da. Pięknie, żeś to zrobił. No, no, teraz spokojnie. Spokojnie. Tylko jak się teraz ten. Lewy i. Znaczy prawy i w lewo. Dobra, no. I leciutko, leciutko. W dół. No, podnosisz? Co jest? Nie chcę iść w ogóle. Nie zapało jak gdyby. Nie zapało, to mocniej złap. O! Pierdyknie! Pierdyknie! Nie? Ty! Świątuś! Gadasz z magistrem, chłopie. No dawaj. I ramię. Ramię to też możesz sobie wysunąć. Kuźwa, jakbyś... Aj. Te z przodu przydałoby się zebrać. Pierdychnie, może krzywo złapo. Chociaż, patrz jak pyka, patrz jak... Ale ja już na kamerce, na live jaki skoncentrowany. Patrz. Sprzeda to, kurde. Ostatnio ci wyleci pewnie, jak będziesz w dół. Fuck! Za mocno już, tutaj było. Ale czekaj, będzie jeszcze druga szansa. Jeszcze raz, zostaw to, albo no, sprzedaj już. Ile będzie kasy? No, 12 832. Jeszcze raz. Teraz będzie bliżej do przewożenia, do przewiezienia. O. Zaraz świątek powie, że jeszcze krzywo stoją. No, a to jeden grzyb czy krzywo stoją, czy nie, kurde. No, profesjonalista no. Powinien to zrobić. A powinien, a widzisz jak to wyszło. No dobra, pierwsza próba no, do śmietnika, a druga do dziennika. Pierwsze koty za płoty. O, dokładnie. No dawaj. Magister. Jak to zrobisz, to odcinek jest udany. Jak nie, to zasługuje na 1000 dislajków. W dół. Pierdyknie mu. Tak patrzę mniej więcej, ile potrzebuje w górę. No. Jeszcze trochę. Z pół metra. Jak kruszy, to pierdyk. Przyspiesz czas, bo nie wpadnie wszystko, bo nie będzie można włożyć. Bo jest... No już. O właśnie. Czekaj, ja ruszysz... zrobię to sobie tak o. Zrobię sobie, ustawię tempomat na jedynkę i ruszę takie jedynki na tempomacie jedynce. O. No. Hop, patrz to. Powoli przyspieszam. Czekaj, świątek. Czekaj. Ila? Dobra, dawaj. Czekaj, jeszcze do góry, widzę, że brakuje. Brakuje trochę. Wszyscy dmuchamy. Dawaj. Nie możesz się udać, nie udać się. Dupa. Zraci kotepnę. No puszczaj. Walnie. Oj. Padło! Udało się, no raz do roku tutaj kula pierdę. Ładnie, no gratuluję faktycznie. Dobra, więc tym pięknym akcentem, panie, panowie, kończymy ten odcineczek. Udało się, było pięknie, elegancko. Ile dostałeś w ogóle za to? To 4 sztuki były, tak? To 4, to 48 tysięcy, no około... No, może 48. No. O, wygrałem browara. Michał, czekam na niego, podam ci później adres. No, więc to by było tyle, panie, panowie. Dziękujemy wam za ten odcineczek. Oczywiście łapeczki, komentarze, subskrypcje i wszystko, co tam trzeba. Żeby mucha siadła, no, ale świątek nie dał się. I tyle, no, trzymajcie się, na razie i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Siemaneczko, cześć.